Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Światimusa. Słuchajcie, chciałbym się powiedzieć, że dzisiaj jest Black Friday dla całego świata IT albo prawie całego świata IT, który siedzi na Windowsie i oprogramowaniu Microsoftu można powiedzieć to w ten sposób. Od rana są informacje wszędzie, w każdym jednej gazecie, portalu itd., itd. o olbrzymiej aferze, znaczy aferze, o olbrzymiej awarii, która dotknęła komputery z systemem Microsoftu. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o chmury Microsoftu, ale temat się rozrósł i to dużo, dużo grubiej, bo leżą lotniska na całym świecie, także w Polsce. Nie działa lotnisko Szopina. Niedawno padły balice, jest godzina, która. po 11, nie? To niedawno balice przestały obsługiwać pasażerów. Również tam dobrze pamiętam ten terminal przeładunkowy w Gdyni bodajże tak. I naprawdę wiele, wiele innych usług, które polegają właśnie na oprogramowaniu Microsoftu. Słuchajcie, temat jest nie tylko dotknięty, jeżeli chodzi o chmurę tą Microsoftu, to co powiedziałem przed chwilą, ale tutaj chodzi, można poczytać sobie na niektórych portalach, zaczyna to wychodzić, że problemem być może, znaczy być może, problemem, jednym z problemów jest tak zwany CrowdStrike. Jest to, znaczy ogólnie CrowdStrike crowd strike Falcon. Jest to taka platforma, która ma prze zabezpieczać przed włamaniami, jakieś tam cyberbezpieczeństwem i tak dalej i tak dalej, tak. I oni wypuścili teoretycznie aktualizację, która dużo bardzo zepsuła. Tu się nie ma co śmiać, bo podobno leżą w szpitale leżą również w Stanach leżą niektóre stacje telewizyjne również jeżeli chodzi o telefony ratunkowe i tak dalej, to 911 słynnie także mają problemy więc tu jest naprawdę bardzo, bardzo niefajnie słuchajcie, ten film powstał nie po to, żeby śmiać się teraz całej tej sytuacji i nagle sobie o, będzie promowanie Linuxa, bo Linux jest bezpieczny, nie, o to mi chodzi słuchajcie, temat jest inny któryś tam człowiek, minister z polskiego rządu powiedział dość ważną rzecz Naprawdę bardzo ważną rzecz, że Polska nie jest aż tak uzależniona, to są jego słowa praktycznie, nie jest aż tak uzależniona od sy systemów Windows. Nie, nie wymienił konkretnie, jakie inne systemy są używane. Pewnie chodzi o Linuxa, o BSD, innego rodzaju rzeczy. Część rzeczy działa normalnie, jak widać, internet jest, jest spoko. Nie? Natomiast te rzeczy, które są oparte na Microsoftie, już nie są spoko. I teraz wychodzi taka jedna bardzo ważna sprawa centralizacja, scentralizowanie usług. Pamiętacie kiedyś, lata 90., początek 2000, każda praktycznie duża firma miała swoją serwerownię, swoich adminów, swój dział IT. I wiadomo, były to koszty prądowe, były to koszty opłacenia personelu, ale jak coś się zepsuło, to zepsuło się u jednej firmy. A jako, że teraz no, praktycznie wszyscy polegają na usługach chmurowych, no to widać co się z tego wszystkiego po prostu podziało. Nie będę wam tutaj przytaczał i na bieżąco mówił, że o to nie działa, tamto nie działa. Odpuszczę dowolną stronę internetową. Nie mówię tylko o głównych portalach, ale jakiekolwiek inne, czy bankowe, czy forsale, wszystko mówi dokładnie o tym samym. Ja powiedziałem z miesiąc temu chyba około jak zaczęła się tam afera z tym Rekolem, tak? na temat y, tych wspomnień Microsoft, Microsoftu, tak? Które, Copilot Plus, plus Recall, czyli zachowywanie Twoich wspomnień, sztuczną inteligencję, o tym jednym wielkim szpiegowaniu, że Microsoft zrobił sobie tak czarny PR, że tego się chyba już nie dało przebić i właśnie w tej chwili zostało to, myślę, przebite i to stukrotnie, tak? Bo, bo to, co się stało w tej chwili, pokazuje tylko jedną rzecz. Tu nie chodzi o to, że Linux jest lepszy, bo na Linuxie wszystko zawsze działa. No nie, też, też są problemy, jak najbardziej są, ale Linux nie jest tak scentralizowany. Nie opiera się wszystko na jednym, jednej firmie, która wszystkim rządzi. Że jak ta firma padnie, to leży pół świata, albo nawet cały świat. To jest najgorsze w tym wszystkim, co się dzieje. Mam nadzieję, że pojawi się wiele artykułów które będą to po prostu omawiały nie w kontekście tego, że istnieje z, z, z den system Linux. Kurde, no pewnie, że istnieje. Ci, co wiedzą, co go używają, to są z niego przeważnie zadowoleni, tak? Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, ja się nie wypowiadam, bo nie znam tematu zupełnie. Trzeba by się zapytać ludzi z, z Linux w Polskach, z Komarku i z innych takich rzeczy, nie? Tylko w ogóle takie zdroworozsądkowe myślenie, tak, że uzależnienie się zawsze od jednego dostawcy, od jednego, jednej rzeczy, to jest koszmar, który w końcu wybuchnie. To jest bomba, która w końcu za przeproszeniem pieprznie, i to się właśnie dokładnie dzisiaj stało. Jakie będą tego efekty? Miejmy nadzieję, że jak najmniejsza ludzi, jak najmniejsza ilość ludzi nie ucierpi, tak, albo najmniej ludzi ucierpi na tym wszystkim. Wiadomo, że. Nie latają samoloty, nie wiem, są problemy w szpitalach, bo już są informacje na ten temat, że wiele operacji jest odwołanych, tak? Ludzie potracili tam rezerwacje na bilety, kontrakty i tak dalej, tak dalej. Firmy tracą miliardy albo miliony dolarów na godzinę przez właśnie coś takiego. Nie? Mam nadzieję, to, to będzie krótki film, tak? Bo nie będę się tutaj rozwodził, bo nie ma o czym, nie? Na pewno już wiele, wielu z Was wie o tej awarii, może sobie poczytać i tak jak wspomniałem za chwilą, nie? Tylko naprawdę, niech może się ktoś w końcu zacznie zastanawiać, tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o używanie Linuxa, czy używanie FreeBSD, to jest zupełnie inna bajka, nie na ten temat, tylko dlaczego wszystko się łączy na jedną rzecz, jedną firmę, która oferuje jedną usługę, czy ludzie się z tego kiedyś wyleczą? Tak jak powiedziałem, lata 90. każdy miał swoje. Jak komuś zapaliła się serwerownia, to był jego problem, a nie firmy obok. Jak teraz Microsoftowi padnie e, usługa chmurowa, to wszyscy są za przeproszeniem w dupie po prostu, tak? I to, to, to jest koszmar tego świata autentycznie. E, słuchajcie, ja nie lubię robić talk show, nie lubię robić jakichś takich omówień, ale w tym przypadku myślę, że... Warto by było, jeszcze raz to powiem, powtórzę, bo często się powtarzam w tym filmie, zastanówcie się co robicie autentycznie i tego tak mówię, tu nie chodzi o to, że rok Linuksa nagle będzie albo dzień Linuksa, bo ja osobiście jestem przekonany, że to będzie miało wpływ na decyzje niektórych menedżerów i tak dalej i tak dalej, że przesiądą się na inne systemy, na przykład na FreeBSD albo ogólnie na BSD, na Unixa, tak? gdzie taka sytuacja miejsca raczej nie będzie mieć, tak? Bo to nie jest system aż tak bardzo scentralizowany i nie robi czegoś takiego, mimo wszystko, nie? no zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że ci co oglądają. Nie ucierpieli w żaden sposób na, na, na tym wszystkim, co się teraz po prostu dzieje. A niestety powiedzmy sobie szczerze, że to będzie się dopiero rozrastało z godziny na godzinę. Coraz więcej firm zaczyna zgłaszać problemy. Nie? No nic, tyle, słuchajcie. Trochę dziwny filmik. No co, no tyle no. Spokojnego dnia Wam życzę naprawdę udanego i spokojnego dnia. Trzymajcie się ciepło, do następnego filmu. Pozdrawiam Bartek. Cześć.